nam na ziemskie niby, Zbawcę z niebios obłoki, świat przez grzechy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej, gdy wśród przekleństwa panował śmierci trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Najdrożsi bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, Pan Bóg nas prowadzi w tym czasie oczekiwania na przyjście Chrystusa. Zaprasza nas do czuwania, do wchodzenia w modlitwę. Dlatego przychodzimy też do Matki Bożej, prosząc ją, by nam w tej drodze przewodziła, by pomagała nam wchodzić w tą przestrzeń Ducha Świętego, by Chrystus mógł dokonywać tego, co chce uczynić, jednoczyć nasze serce z Bogiem. W tej mszy świętej polecamy następujące intencje. Ksiądz Antoni poleca intencję za świętej pamięci Stefana Klapczyka w 9. rocznicę śmierci. Ojciec Ignacy poleca intencję o opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej dla Małgorzaty, prosząc o cud uzdrowienia. Ojciec Sawio o poprawę stanu zdrowia dla Adama Pasterza. Ja natomiast polecam intencję o zdrowie dla Marii Kowalskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem sprawowali tę Najświętszą Eucharystię. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim boskim życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie, Izraela, ojca waszego. Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów.
synowie Twego Ojca będą Ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobycz luś będziesz, mój synu, jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Oto Słowo Boże. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa. Przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków. Pokój za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza, a matką była Rahab. Boz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza,
Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Najdrożsi bracia i siostry, wysłuchaliśmy przed chwilą rodowód Jezusa Chrystusa. Zostały wymienione pokolenia, które poprzedzały Jezusa i można by zadać sobie pytanie, jaki to ma związek do naszego życia. Czy to w ogóle ma wpływ na nasze życie, ta historia? I liturgia podprowadza nas, chce nas czegoś nauczyć, chce nas, to słowo jest słowem życia, które nas chce wzbudzić w nas wiarę. W jaki sposób? Rodowód pokazuje nam, że Bóg objawia się stopniowo. Tych pokoleń było bardzo dużo. Wiele etapów lud Izraela musiał przejść, aby przy końcu Mesjasz przyszedł. I można to bardzo szybko przełożyć na nasze życie. Wiele etapów każdy z nas musi przejść, aby to nasze serce zostało naprawdę nawrócone, aby się w końcu całkowicie zjednoczyło z Bogiem. Nie wystarczy przejść jakiś jeden etap, nie? To jest bardzo dużo takich etapów. Zazwyczaj każdy etap nas zaskakuje i każdy etap wymaga od nas wiary. Nie? Tak samo jak lud Izraela, nie? Począwszy od Abrahama, czy nawet Noego, bo taka historia, kiedy Bóg wszedł w historię człowieka, najmocniej już widać u Noego. Kiedy Bóg przychodzi do Noego, przychodzi zagrożenie potopu i Pan Bóg daje słowo. Chce tego Noego i jego rodzinę wybawić. Później przychodzi do Abrahama, obiecuje mu potomstwo. Abraham odbywa wędrówkę 25 lat. Nie jest takie, to nie był krótki etap. 25 lat oczekiwania, gdzie Abraham miał wątpliwości, uważał, że sam spełni obietnicę Bożą, że sam o własnych siłach wypełni to, co Bóg mu obiecał. No i w ten sposób poczyna się syn z niewolnicą Hagar. Później przychodzi Izaak. Spośród potomstwa Izaaka Bóg wybiera Jakuba. Później przychodzi do Józefa egipskiego. Przychodzi okres, pewien etap, kolejny etap jakiegoś dobrobytu w Egipcie. Ale ten etap dobrobytu też się kończy. Przychodzi etap, kiedy Izraelici są niewolnikami, to też jest etap. I ten etap nie trwa 5 lat, ale 400 lat. Później w końcu Bóg objawia się Mojżeszowi. Mówi do niego w krzaku gorącym, że Bóg go wybiera.
aby wyprowadził lud z Egiptu. To się dokonuje. Po wyprowadzeniu Bóg daje 10 przykazań na górze, prawo swoje daje. Nie? Zobaczcie, bracia i siostry, ile się wśród tego ludu Izraela, ile jest etapów. Ile jest różnych wydarzeń, które nie są proste i łatwe. One są... Każda ta osoba, która została wymieniona, musiała przeżyć swoją osobistą drogę z Bogiem. Wiele rozczarowań, wiele zmagań, wiele wątpliwości, wiele nawróceń, wiele wołania do Boga, aby w końcu uwierzyć Bogu. I tak samo Izraelici musieli wiele przejść. Nie? Nawet po tym, jak dostali 10 przykazań, byli oporni. Nie? Też przeżywali swój opór. Dlatego Bóg, żeby ich nawrócić, żeby w końcu nauczyli się ufać Bogu, zatrzymał ich na pustyni. Nie? Tą pustynię mogli przejść bardzo szybko, ale Bóg ich zatrzymał. I znowu na ile? Na 40 lat. 40 lat na pustyni. No ale następnie Bóg jednak ich wyprowadził do ziemi obiecanej. Początkowo byli znowuż wierni. Później ci sędziowie, którzy ich prowadzili, też zaczęli odchodzić od Boga. Zaczęli wołać o króla. My chcemy króla. Później królestwo. Nie? Różne etapy. Aż w końcu Bóg mówi, nie, inaczej się nie nawrócą, jak znowu ich nie doświadczę. Muszę znowu ich wyprowadzić na wygnanie. I lud idzie na wygnanie. Na północne królestwo i na południowe królestwo. Nie? Historia Izraela. Co nam to mówi? I kiedy ci Izraelici są na wygnaniu, znowu się ludzie nawracają, Izraelici się nawracają, rodzi się refleksja mądrościowa. Właśnie na wygnaniu tworzy się coś takiego jak liturgia, słowa. Właśnie na tym wygnaniu rodzi się pragnienie mądrości. Pan Bóg daje im znowuż obietnicę, pociesza ich, że uwolni ich z tej niewoli. Wracają. A później znowu przychodzi dziwny okres, 400 lat przed Chrystusem, kiedy nie ma żadnych proroków. Przez ostatnie 400 lat przed przyjściem Chrystusa nie ma żadnych proroków. Nie powstawali żadni prorocy. Ludzie żyli tradycją świąt żydowskich. Przypominali sobie tylko to, co Bóg uczynił. No, przy każdym święcie przypominali to, jak Pan Bóg ich ratował. Ale Pan Bóg dalej chciał ich wychowywać. Nie? I przychodzą wydarzenia znowuż trudne. Najazd hellenistów, Aleksander Wielki. Znowu Izraelici są prześladowani, ale oni już zmieniają myślenie. Nie? Bo do tej pory Izraelici uważali, że odpłata za dobre postępowanie dokonuje się tu na ziemi, tylko na ziemi. Oni byli przekonani, że jeżeli człowiek słucha Boga, to będzie tu wszystko dobrze. To Pan Bóg im odpłaci za życia. Tylko za życia. Ale przychodzą prześladowania, helleniści, Aleksander Wielki i Pan Bóg ich wychowuje do czegoś innego. Oni sobie uświadamiają, że nawet można to życie po ludzku stracić. Można oddać swoje życie dla prawa, dla prawa Bożego, dla Słowa Bożego, dla tego, co Bóg mówi, bo będą mieli odpłatę w niebie, że nagroda jest w niebie, że tu można po ludzku być ukrzyżowanym. Można stracić swoje życie tu po ludzku. Może się to po ludzku nawet to życie
jakoś tylko po ludzku nie udać. Ale jest nagroda w niebie. No i w końcu przychodzi Jezus Chrystus, który nam najpełniej pokazuje tą pedagogię, logikę Jezusa Chrystusa, który sam we własnej osobie, jako jedyny sprawiedliwy, jako nasz Pan, rodzi się po to, aby oddać swoje życie. Czyli mógłby ktoś powiedzieć, no tak, no po ludzku straci. Po ludzku traci. Ale po to, aby otworzyć się na życie wieczne i całą ludzkość otworzyć na życie wieczne. Nie? I to jest dla nas dobra nowina, bo każdy z nas ma takie dylematy. Nie? Czy iść w logiką Jezusa Chrystusa, czy rodzić się po to, żeby oddać swoje życie, czy raczej rodzić się po to, by to życie na ziemi tutaj zyskać, nie? Żeby żyć tylko dla siebie. Ale Pan Bóg nas wychowuje na różnych okolicznościach. Nie? To jest dla nas bardzo duże umocnienie, żebyśmy zobaczyli, że każdy z nas ma swój etap. Nie? Nawet po ludzku rzecz ujmując, nie? Że samo życie w sobie ma różne etapy. Człowiek się rodzi, później idzie do szkoły, później dokonuje wyborów życiowych, jakie ma powołanie. Później jakiś następuje rozwój, odpowiedzialność, a później przychodzą choroby. I człowiek umiera. Różne etapy. Ale są też etapy wydarzeń, przez które Pan Bóg do nas wychowuje i budzi do wiary. Nie? I teraz prosimy Boga, żebyśmy w tym etapie, którym jesteśmy, odkryli, co Pan Bóg chce dokonać. Nie? Bo nawet ten Adwent, który teraz przeżywamy, mógłby ktoś powiedzieć, no tak, no co roku Adwent, co roku jakieś tam roraty są. Co roku przeżywamy ten czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Co roku to samo. Czy to jest to samo? To nie jest to samo. Co roku jest co innego, ponieważ te wydarzenia, ten etap, w którym my, każdy z nas istnieje i funkcjonuje, jest inny niż do tej pory. Jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy tego Adwentu, w takich okolicznościach, jakich jesteśmy. Jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy tego etapu życia, w którym teraz jesteśmy. A Pan Bóg właśnie w tym roku, w tym etapie naszego życia chce objawić swoją mądrość i miłość. Bóg nie jest Bogiem jakimś statecznym, który śpi. On jest Bogiem żywym, który dzisiaj chce objawić swoją chwałę. I dzisiaj w tych wydarzeniach, których przeżywamy, chce nas czegoś nauczyć, tak jak Izraelitów uczył przez te pokolenia, odkrywał swoje oblicze, swoje serce, tak jak ratuje, jak przemienia, jak daje prawo, jak pokazuje swoje to, kim tak naprawdę jest i do czego nas zaprasza. Więc w pokorze prośmy Matkę Bożą, by nam pomagała odkrywać to, że Pan Bóg nas prowadzi, każdego z nas. Każdego z nas Bóg prowadzi. Nie? I każdy z nas ma swoje zmagania, trudności. Każdy ma swój, nas, z nas ma swój etap. Ale potrzeba ogromnej pokory i wiary, żeby odkrywać w tej historii, że Bóg jest z tobą, jest i cię wychowuje, i cię prowadzi. Czy to cię zaskakuje? Oczywiście. Czyż twoja historia życia cię zaskakuje? Oczywiście, że tak. Ona ma nas zaskakiwać. To jest, tak jak mówił Benedykt XVI, że wiary nigdy nie można zdobyć na zawsze. Tak mówił Benedykt XVI, że nie można zdobyć wiary, na przykład powiedzieć, nawróciłem się w 2001 roku, i od tamtej pory jestem wierzący. Benedykt XVI mówi, że każdego dnia zdobywamy wiarę, bo każdy dzień nas zaskakuje. Dzisiaj jesteśmy tutaj, prosimy Boga o łaskę. Może widzimy Boga w naszym życiu, w tych wydarzeniach, w zmaganiach, trudach, chorobach, cierpieniach. I może Pan Bóg daje ci łaskę, żeby powiedzieć, wierzę, że mnie prowadzisz.
Wierzę, że mnie prowadzisz, mimo że są cierpienia, zmagania, mimo że jest niesprawiedliwość, mimo że są różne niepewności, ale wierzę Ci, Panie, że mnie prowadzisz. Ale jutro będą inne wydarzenia i potrzeba ogromnej pokory i ducha modlitwy. Więc prośmy Matkę Bożą, by nas umacniała w duchu wiary, by nas umacniała w tym czasie Adwentu, byśmy odkrywali naprawdę Jezusa Chrystusa żywego, prawdziwego w tym pokoleniu, którym jesteśmy. Módlmy się, bracia i siostry. Panie, Ty umacniasz nas chlebem niebiańskim. Tobie polecamy nasze błagania. Panie, polecamy papieża Franciszka, aby Pan wspierał go swoją łaską. Ciebie prosimy. Polecamy wszystkie rodziny, aby odkrywały swoją miłość do siebie nawzajem. Od Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy. Panie, polecamy Ci wszystkie osoby młode, które rozeznają swoją drogę, które zadają pytanie Bogu, którędy iść, jakiego dokonać wyboru. Prosimy dla nich o światło i umocnienie. Ciebie prosimy. Panie, polecamy Ci Marię Kowalską, prosząc o zdrowie, Adama Pasterza, prosząc o poprawę stanu zdrowia, Małgorzatę, prosząc o cud uzdrowienia. Ciebie prosimy. Polecamy wszystkich zmarłych, z naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, znajomych, szczególnie z świętej pamięci Stefana Klapczyka, prosząc dla nich o radość wieczną w niebie. Ciebie prosimy. I polecamy nas samych, abyśmy w tym czasie Adwentu odkrywali Boga żywego, prawdziwego, który nas prowadzi i chce dawać nam swoją miłość. Ciebie prosimy. Chryste, który uznajesz nas za swoich bliskich i jesteś z nami na drogach naszego życia, wysłuchaj pokornych błagań zanoszonych do Ciebie, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć dary swojego Kościoła i spraw, abyśmy w tej eucharystycznej ofierze mogli pokrzepić nasze siły chlebem z nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty,
Wszechmogący wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcą. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jezus. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Żyć bez Ciebie, Panie, źle.
rozkosz w świecie tym, nie ma miejsca w sercu mym, tylko miłość Jezu Twa, błogi pokój sercu da. Choć niegodny sługa Twój, byś majestat zniżył swój, uzdrów słowem duszę mą, niech się zbudzi z grzechów snu. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię, niech Twym dzieckiem stanę się, chroń od złego duszę mą, niech na wieki będzie Twą. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas nasyciłeś Twoimi darami. Spełnij nasze pragnienia i zapal nas ogniem Ducha Świętego, abyśmy zajaśnieli jak żywe światła przed nadchodzącym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Zawierzmy się Matce Bożej, polecając nas samych, naszą Ojczyznę. Ten czas jeszcze oczekiwania na przyjście Chrystusa, abyśmy odkrywali Jego miłość, to, że jest prawdziwym światłem dla konkretnie dla naszego życia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Przyjdzie z rzeszą świętych k nam przybędzie.